Księga druga, rozdział pierwszy. Jak się zakończyła walka potężnego Biskajczyka z dzielnym Don Kiszotem. Zostawiliśmy w pierwszej części tej historii mężnego Biskajczyka i mężnego Don Kiszota z mieczami na siebie wzniesionymi, godzących wzajem tak za żarcie, że gdyby miecze ich spadały były bez żadnego oporu na ich osoby? To każdego niewątpliwie ujrzelibyśmy rozpłatanego na dwoje aż po samo siodło. Ale jak to widzieliśmy, dziejopis w tym miejscu nie wie co się stało i autor nigdzie znaleźć nie mógł dokładnych w tym względzie objaśnień. Martwi go to bardzo. Tym więcej, że po długich poszukiwaniach stracił już był nadzieję dojścia prawdy. Zawsze jednak zdawało mu się rzeczą niepodobną i niesłuszną, a żeby rycerz tak dzielny nie znalazł mędrca jakiegoś, co by niesłychane czyny jego dla potomności zachował. A to tym więcej, że każdy z poprzedników jego, to jest rycerzów błędnych, miał zawsze jednego lub dwóch dziejopisów, którzy awantury jego spisywali i najdrobniejsze myśli notowali. Nie mogąc przeto pojąć, żeby rycerz tej znamienitości miał być pozbawiony tego, co Platyr i inni jemu podobni pod dostatkiem mieli, myślałem sobie zawsze że zadziwiająca ta historia nie może tak być urwana, i że czas, który wszystkiemu zaradza, musi wydobyć na jaw zatracone jej ślady. Z drugiej znów strony zdawało mi się, że historia naszego rycerza nie może być bardzo stara, gdyż w bibliotece jego znaleziono książki niedawne: jak to Medykament Zazdrości Nimf i Pasterza Schenares, że nareszcie, gdyby nawet historia ta spisana nie została to mieszkańcy wsi, z której Don Kiszot pochodził i sąsiedzi musieli jej jeszcze nie zapomnieć. Przejęty tymi myślami, postanowiłem szukać usilnie śladów życia i cudu słynnego naszego Hiszpana, wielkiego luminarza Manczy, pierwszego, co w tych gnuśnych czasach poświęcił życie na wznowienie błędnego rycerstwa, na naprawianie krzywd i nieszczęść, niesienie pomocy wdowom, obronę honoru panien, które, jak to niegdyś bywało, Mogły przy nim podróżować bezpiecznie w górach i dolinach, nie lękając się żadnej ujmy dziewictwu swojemu, a w osiemdziesiątym roku życia i jeżeli im gwałtowny jaki nie zdarzył się wypadek, nieść z sobą do grobu niepokalaną czystość własnych matek. Ale wszelka usilność moja poszłaby w niwecz. Potomność straciłaby skarb wielki, gdyby szczególne szczęście nie byłoby mi go w ręce podało w sposób następujący. Idąc raz ulicą Merciers w Toledo, ujrzałem chłopca sprzedającego stare szpargały korzennikowi. A że mam zwyczaj najdrobniejsze nawet świstki z ciekawości zbierać po ulicach, wziąłem od chłopca jeden z tych szpargałów, chcąc go przeczytać. I przekonałem się, że nic nie rozumiem, bo był pisany po arabsku. Obejrzałem się na prawo i na lewo, czy nie ujrzę gdzie jakiego zżydziałego maura, co by mi to pismo wytłumaczył. I żądaną pomoc znalazłem nie za długo w miejscu, gdzie trudniejsze nawet języki łatwo tłumaczono. Przypadkiem znalazł się taki jegomość, a kiedy mu dał szpargał w rękę, zaczął się śmiać serdecznie, kilka wierszy zaledwie przeczytawszy. Zapytałem go, z czego się tak śmieje. Z ważnej uwagi, rzekł, zrobionej na marginesie. I śmiejąc się ciągle, przeczytał mi te wyrazy. Ta Dulcynea Stoboso, o której tak często jest mowa w niniejszej historii, miała, jak słychać, najszczęśliwszą rękę ze wszystkich kobiet w Manczy, do solenia wieprzaków. Usłyszawszy nazwisko Dulcynej, pomyślałem sobie zaraz, że może to jest historia Don Kiszota. Prosiłem, przeto Maura, żeby mi przeczytał tytuł tej książki. Na tytule tym napisane było po arabsku: Historia Don Kiszota z Manczy opowiedziana przez Cyda Hameda Benengeli, dziejopisarza arabskiego. Usłyszawszy tytuł, takem się ucieszył, że wyrwałem natychmiast książkę z rąk kupca, stargowałem ją od chłopaka i za pół reala kupiłem rzecz, za którą bym dał dwadzieścia razy tyle, gdyby chłopiec umiał ze mnie korzystać. Odszedłem zaraz na bok z Maurem i prosiłem go, żeby mi przetłumaczył na hiszpański wszystko, co się tam znajduje, najmniejszego szczegółu nie opuszczając ani dodając. I ofiarowałem mu za to nagrodę, jakiej sam zażąda. Poprzestał na dwóch miarach winogradu i dwóch korcach pszenicy. Obiecał mi przetłumaczyć wszystko jak najwierniej i prędko. Chcąc rzecz ułatwić i korzystać z tak szczęśliwej znajomości. Wziąłem Maura do siebie, gdzie w sześć tygodni przekład był już gotowy. Tak, jak gotuwam co do słowa daję. Na pierwszej stronicy książki był wizerunek walki Don Kiszota z Biskajczykiem, godzących na siebie w takiej samej postawie, w jakiej zostawiliśmy ich poprzednio. Obydwaj z mieczami wzniesionymi do góry, jeden zasłonięty tarczą, a drugi poduszką. Muł Biskajczyka tak był naturalnie oddany, że o mile poznać było można, że to muł najęty. Pod nogami Biskajczyka stał napis Don Sancho de Aspetia, a pod Rosynantem Don Kiszot Rosynant ślicznie był odmalowany, długi, sztywny, a taki ostrokościsty i zbiedzony, że aż strach. Grzbiet sterczał mu do góry, a uszy miał spuszczone. Z pierwszego rzutu oka można było poznać, że nigdy koń lepiej nie zasłużył sobie na nazwisko. Tuż obok stał Sancho Pansa, trzymając za uzdę osła, pod którym był napis Sancho Zansas. Wzrostu był niskiego, brzuch miał potężny, a nogi kabłąkowate. Dlatego to zapewne historia daje mu bez różnicy przydomek Pansa i Zansas. Ciekawa to była figura i wiele by jeszcze o niej gadać. Ale to do historii niepotrzebne. Powiem tylko, że przeciw prawdziwości tej historii nic zarzucić się nie da. Chyba to jeno, że autorem jej jest Arab. A Arabowie strasznie łgać lubią. A że są naszymi nieprzyjaciółmi, nie można wątpić, że tu autor więcej ujął niż dodał. I widać to zaraz, jak niechętny jest w pochwałach dla naszego rycerza i jak je często przemilcza. Historyk tak czynić nie powinien. Powinien być wierny i dokładny, wolny od wszelkiej namiętności i interesu. Ani obawa, ani przywiązanie, ani przyjaźń nie powinny go sprowadzać z drogi prawdy, która jest matką historii. A historia lamusem czynów ludzkich i najzawziętszym wrogiem zapomnienia. W niej to mamy wierne obrazy przeszłości, przykłady dla teraźniejszości i przestrogi na przyszłość. Przekonany jestem, że i w tej znajdzie się bardzo wiele użytecznych i ciekawych rzeczy. A jeżeli jej czego nie dostaje, to niezawodnie wina autora, a nie przedmiotu. Część druga w tłumaczeniu tak się zaczyna. Ze strasznej postawy tych dwóch dumnych i zawziętych wojowników, ostrymi mieczami na siebie godzących, sądziłbyś, że oni chyba niebu i ziemi zagrażają. Wszyscy też widzowie, zdumieni, wisieli między podziwem a strachem. Zażarty Biskajczyk pierwszy zadał raz, a był to raz wściekły i potężny, że gdyby mu miecz się nie skręcił w ręku, tym jednym razem zakończoną by została cała walka i wszystkie awantury naszego rycerza. Lecz los, zachowując go na większe rzeczy, sprawił, iż miecz płazem spadł mu na lewe ramię i zerwawszy z tej strony połowę zbroi i połowę ucha, nic mu więcej złego nie zrobił. Próżno by tu silić się na opisanie wściekłości, jaka ogarnęła rycerza z manczy, kiedy się ujrzał tak sponiewierany. Wyprężył się na strzemionach, wychylił całym ciałem i ściskając miecz ze wszystkich sił, wyciągnął raz tak okrutny w samą głowę przeciwnika, że mimo poduszki... Krew nosem, ustami i uszami lać się zaczęła Biskajczykowi. I byłby zleciał z muła, gdyby się go za kark nie uchwycił. Muł, przerażony taką przygodą, czując, że jeździec lejce z rąk wypuścił, podskoczył żwawo na pole. A dawszy kilka susów, zwalił wojownika na ziemię prawie bez życia. Don Kiszot patrzał na to zimno i ani się ruszył. Ale obaczywszy przeciwnika na ziemi, zeskoczył z konia, i przypadł do niego. I kładąc mu miecz na gardle, zażądał, żeby mu się poddał, bo inaczej głowę mu utnie. Biskajczyk tak był zamroczony, że nie widział swego niebezpieczeństwa i słowa wymówić nie mógł. Rozjuszony Don Kiszot pewno by mu był nie darował, gdyby pani Karocy nie przyszła prosić go o życie swego giermka. Zmiękł natychmiast dumny rycerz i poważnie powiedział – Piękna pani, daruję ci to życie. Ale pod warunkiem, iż rycerz ten zobowiąże się pod słowem pójść do Toboso i przedstawić się tam nieporównanej Dulcynei, która losem jego według upodobania rozporządzi. Dama na wpół nieżywa ze strachu, nie rozumiejąc nic, czego żąda, ani się nawet pytając, co to za jedna ta Dulcynea, przyrzekła w imieniu Giermka swego wszystko, czego domagał się Don Kiszot. A więc, niechaj żyje. Zawołał nasz rycerz. Na słowo Twoje, Pani, od śmierci go uwalniam. Piękności Twojej niech zawdzięcza łaskę, której zuchwałość jego niegodnym go czyni. Rozdział drugi. Rozmowa Don Kiszota z Sancho Pansą. Ciężko poturbowany przez hajduków mniszych, podniósł się Sancho z ziemi i przyglądał pilnie walce Pana, gorące do Boga zasyłając modły o zwycięstwo dla Niego, żeby sam na tym zyskać mógł zarząd wyspy jakiej, jak to uroczyście miał sobie przyobiecane. Widząc więc bój skończony, a Don Kiszota, zabierającego się siąść na konia, podbiegł mu przytrzymać strzemienia. I nim ten wsiąść zdążył, padł przed nim na kolana, a całując rękę, tak przemówił. Najwielmożniejszy panie i władco mój, oddajcież mi w zarząd wyspę, którą w tym strasznym boju wygraliście. Bo żeby tam była, nie wiem jak wielka, czuję, że rządzić nią będę tak doskonale, jak kto bądź na świecie. Na to mu Don Kiszot odpowiedział. Miły bratku Sancho, bredzisz sam, nie wiesz co. W takich awanturach wyspy się nie wygrywają. To są proste bójki, dorywcze na drodze spotkania, z których guza na łbie i kawał oderwanego ucha w zysku wynieść można. Ale bądź tylko cierpliwy. Przyjdą inne przygody, które mi dadzą sposobność dotrzymać ci obietnicy i dać ci jeszcze co więcej niż wyspę. Sancho nie wiedział już, jak dziękować. Ucałowawszy rękę i kraj zbroi Don Kiszota, posadził go na konia. Sam wsiadł na osła i pojechał za panem, który, nie pożegnawszy się nawet z damami, kłusem pobiegł ku pobliskiemu lasowi. Sancho zdążał za nim, co tylko osioł mógł wyskoczyć. Ale Rosynant pędził tak tęgim cwałem, że zostawszy kawał w tyle, nie miał już innego sposobu, jak krzyczeć na pana, aby się zatrzymał. Don Kiszot osadził rumaka i czekał, aż Maruder Giermek dobiegł do niego. Zdaje mi się, wielmożny panie, rzekł, przybiegłszy, że nieźle byłoby, gdybyśmy się schronili do jakiego kościoła, bo tych biednych ludzi w tak okropnym tam zostawiłeś stanie, że gdyby święta Herman Dada dowiedziała się o tej sprawce, to by nas pewno capnęli, a jakby nas raz wpakowali do ciupy, to widzi Bóg, dużo by wody upłynęło, nimby nas stamtąd wypuścili. Milcz głupi, rzekł Don Kiszot. Pleciesz o i koszałki. Gdzieżeś to widział albo czytał, żeby błędnego rycerza przed sądy, kiedy ciągano, za kawalerskie rozprawy. Ja się tam nie znam na żadnych rozprawach, odpowiedział Sancho. Jak żyje ich nie próbowałem. Ale wiem dobrze, że święta Herman Dada ciężko każe tych, co się biją po drogach, a tego bym także próbować nie chciał. Nie bój się niczego, moje dziecko. Ja cię choćby z rąk filistyńskich wyrwę całego. Ale powiedz prawdę, co? Widziałeś kiedy pod słońcem dzielniejszego nade mnie rycerza? Czytałeś kiedy, żeby kto silniej nacierał, wytrwałej razy wytrzymywał? Szybciej je zadawał i gwałtowniej przeciwnika o ziemię powalał? Co prawda, to prawda, rzekł Sancho. Nic takiego w życiu nie czytałem, bo nie umiem ani czytać, ani pisać. I przysiąc mogę sumiennie, że nigdy za życia nie widziałem pana odważniejszego od was. Oby tylko Bóg dał, żeby ta szalona odwaga o co złego nas nie przyprawiła. Ale trzeba by, proszę pana, opatrzyć wam ucho. Dużo krwi z niego uchodzi. Szczęście, że mam w sakwach trochę szarpi i białej maści. Obeszłoby się bez tego wszystkiego, rzekł Don Kiszot, żebym tylko nie zapomniał zrobić sobie balsamu fiera brasa. Jedna kropelka tego kordiału zastępuje wszystkie starania i leki. Cóż to za balsam taki? Zapytał Sancho. Jest to balsam, na który receptę umiem na pamięć. A mając go, ani śmierci, ani ran bać się nie trzeba. Jak go zrobię i dam ci go, to pamiętaj, że jak mnie kiedy w boju rozpłatają całkiem na dwoje, co się nam rycerzom często zdarza, to zbierz tylko prędko rozcięte części, nim krew zastygnie, złóż je razem szczelnie i potem daj mi ze dwa łyki tego kordiału, a obaczysz, że natychmiast będę zdrów i żwawy jak rybka. O, kiedy to taki kordiał, rzekł Sancho, to ja już dam za wygraną tym rządom, coście mi obiecali. A w nagrodę służby mojej nie żądam nic więcej, tylko żebyście mi dali receptę na ten balsam. Jestem pewien, że wszędzie i zawsze każdy mi da z chęcią trzy reale za uncję. A to mi aż nadto wystarczy na porządne i spokojne życie. Ale proszę pana, czy dużo trzeba pieniędzy, aby zrobić ten kordiał? Za trzy reale będzie tego ze sześć kwart. A, na miłość Boską! zawołał Sancho. I czegoż tu czekać, miły panie? Nauczcież mnie go robić zaraz. Przygotuję go z parę garncy. Nie tak śpiesznie, nie tak śpiesznie, bratku Sancho. Odkryję ja ci większe jeszcze sekreta i większe dam nagrody. A na teraz, opatrzno mi ucho, jakoś mnie boli kaducznie. Sancho wyciągnął maść i szarpie z worka. Don Kiszot, teraz dopiero zobaczywszy, że hełm miał całkiem rozbity, Ledwo do reszty nie zwariował z rozpaczy. Porwał za miecz i wznosząc oczy do nieba zawołał z uniesieniem. Przysięgam na wszystkie na niebie świętości. Na cztery Ewangelie, że dopóki nie pomszczę tej krzywdy na przeciwniku, co mi ją wyrządził, dopóty prowadzić będę żywot taki, jak go prowadził margrabia Mantuański, kiedy po przysiąku odemścić śmierć synowca swego Balduina, to jest nie jeść chleba ani kawałka, nie bawić się z żoną i wiele innych podobnych zadawać sobie utrapień, których nie pamiętam, ale przysięgą je moją obejmuje. Jaśnie wielmożny panie, rzekł Sancho przerażony tak straszliwą przysięgą. Nie gniewajcie się tak okrutnie i zważcie, że jeżeli rycerz przez was pokonany dopełni rozkazów waszych, jeżeli przedstawi się pani Dulcynej w toboso, to ma być wolny zupełnie. Chyba, że nową winę względem was popełni. Prawdę mówisz, ani słowa. Odwołuję więc przysięgę co do punktu zemsty nad winnym, ale potwierdzam ją i raz jeszcze powtarzam. I uroczyście ślubuję prowadzić życie takie, dopóki na jakim rycerzu nie zdobędę hełmu tak dobrego i pięknego, jak mój był. I nie myśl, Sancho, że na wiatr mówię: Mam piękne przed sobą wzory do naśladowania. Takim sposobem, co do Joty został zdobyty hełm Mambryna, który tak srogo kosztował Sakrypanta. — E, panie — rzekł Sancho — bierz kaci takie tam szalone przysięgi. Pan Bóg nie kazał przysięgać, a to i zdrowiu, i duszy szkodzi. Niechże, proszę pana, kawał czasu nie zjawi się człowiek z takim hełmem. — To cóż wtedy zrobimy? Maszże pan wtedy dotrzymać przysięgi w tak ciężkich warunkach? Spać zawsze ubrany, nocy nigdy między ludźmi nie spędzać, i tysiące innych cierpieć utrapień, które mieści w sobie przysięga tego starego wariata margrabiego z mantui? Pamiętajże pan, że w tych stronach trudno o zbrojnego człowieka, że tu tylko jeżdżą sami furmani i mulnicy, co hełmu nie noszą, i znają tylko przy z kapuścianych liści. Pleciesz pleciesz, bratku, rzekł Don Kiszot. I dwie godziny nie ujdzie, a spotkamy więcej zbrojnych niż ich było pod fortecą Albrake, kiedy piękną Angelikę zdobywano. Niechże i tak będzie, kiedy wasza wola, rzekł Sancho. I daj Boże szczęścia tylko, żeby wygrać jak najprędzej tę wyspę, co mnie już tyle kosztuje, choćby potem i skonać zaraz z radości. Powiedziałem ci już, Sancho, nie turbuj się nic, bądź spokojny. Jak nie będzie wysp, to mamy królestwo Dinamarku i Sebradisy, które ci lepiej jeszcze przypadną, bo nie potrzeba do nich po morzu się dostawać. Ale na to wszystko przyjdzie czas. Na teraz sięgnij no do sakwy, czy nie masz tam co zjeść, bo potem ruszymy szukać zamku jakiego, gdziebyśmy się na tę noc schronili i kordiał mój przysposobili. Jak mi Bóg miły, ucho piecze mnie piekielnie. Mam tu, odpowiedział Sancho, Główkę czosnku, trochę sera i parę kromek starego chleba. Ale to specjały nie dla tak dzielnego rycerza, jak wasza łaskawość. Gadasz sam nie wiesz co, na to mu don Kiszot. Trzeba ci wiedzieć, Sancho, że w tym właśnie chwała rycerzy błędnych, iż często po kilka miesięcy nic nie jedzą. A kiedy jedzą, to bez ceremonii, co im pod rękę podpadnie. Żebyś czytał tyle historii rycerskich, co ja, to byś o tym wiedział. Daję ci słowo, że mimo mozolnych i długich poszukiwań, nie czytałem nigdy, żeby ci rycerze jedli umyślnie, zawsze jedzą tylko przypadkiem lub kiedy się znajdują na wspaniałych bankietach, dawanych im przez królów i książąt. Zresztą żyją tylko samymi myślami. Że zaś przypuścić nie można, aby się obywali zupełnie bez pożywienia, jako i bez innych potrzeb, boć przecie są ludźmi, jak i my, to nie ma wątpliwości że pędząc życie w puszczach i lasach i bez kucharzy, musieli spożywać potrawy proste, takie, jakimi mnie teraz częstujesz. Tak więc, miły bratku, nie smuć się tym, z czego ja się cieszę. Nowych nie zaprowadzaj obyczajów i nie psuj starych podań rycerskich. Raczcie mi wybaczyć, panie, rzekł Sancho, bo jak powiedziałem, czytać i pisać nie umiem. Reguł przeto rycerskich poznać nie mogę. Teraz już będę wiedział, i na przyszłość będę miał zawsze w sakwach trochę prostej strawy dla Was, jako rycerza. A dla siebie, że nie mam zaszczytu być nim, pomyślę o czymś lepszym i pożywniejszym. Nie mówię ja, rzekł Don Kiszot, żeby powinnością rycerza miało być samą tylko grubą strawą się żywić, ale tylko, że na niej zwykle poprzestają, dodając nieco ziół polnych, na których dobrze się znają, a których i ja świadom jestem. Ważna to bardzo rzecz znać się na roślinach, rzekł Sancho. I widzi mi się coś, że ta znajomość przyda nam się z czasem. A teraz zjedzmy, co Pan Bóg dał. Jakoż wydobywszy żywność z sakw, smacznie spożywali ją razem. Prędko skończyli skromną biesiadę. Wsiedli znów na koń i ruszyli szukać noclegu. Ale słońce i nadzieja zawiodły ich nieco, bo dobrze już zmierzchło, kiedy nic nie znalazłszy. Ujrzeli się w pobliżu pastuszych szałasów i tam noc spędzić postanowili. O ile Sanczowi markotno było, że się nie dostał na noc pod dach wygodny, o tyle Don Kiszot cieszył się, że koczuje pod gołym niebem, bo zdawało mu się zawsze wtedy, iż zagarnia w posiadłość swoją okiem niedoścignione obszary, i nowe zasług do wody kładzie w rzemiośle błędnego rycerza. Rozdział trzeci. Przygoda Don Kiszota z pasterzami. Pasterze tych szałasów z otwartymi rękoma przyjęli naszego rycerza. A sancho, sprawiwszy się co żywo z najdogodniejszym pomieszczeniem rosynanta i osła, pobiegł zaraz w stronę, skąd go doleciał zapach koziny, którą pasterze piekli sobie na kolację. Poczciwy giermek, rad by ją był natychmiast prosto zrożna do brzucha swego przeprowadził, ale rad nie rad musiał wstrzymać swe zapędy dopóki pasterze nie rozesłali na ziemi zamiast obrusów kilka skór kozich i baranich. Urządziwszy to wiejskie nakrycie, szczerym sercem zaprosili swych gości na to, co Bóg dał. Sześciu pasterzy szałas ten zamieszkujących zasiadło na ziemi wokoło skór, zaprosiwszy ceremonialnie Don Kiszota, żeby siadł na przewróconym dla niego umyślnie korycie. Don Kiszot zasiadł, a Sancho stał za nim trzymając w ręku czarę nie kryształową wprawdzie, lecz rogową, w której miał mu pić podawać. Widząc go tak stojącego, przemówił doń rycerz. Żebyś się przekonał, Sancho, ile to dobrego mieszczą w sobie zasady błędnego rycerstwa i jak dalece ludzie wyznający je powinni być czczeni i wielbieni na świecie, pozwalam ci zasiąść koło siebie razem z tą poczciwą gromadką. Będziesz za pan brat z panem i władcą swoim, któremu służysz. Będziesz jadł z tej samej misy i pił z nim z jednej szklanki. Bo o rycerzach błędnych powiedzieć można to samo, co o miłości, że dla nich wszystko jest równe. Dziękuję waszej łaskawości, rzekł Sancho. Ale bylem miał co, to wolę jeść sam i stojący, niż siedzieć obok najpotężniejszego władcy. A nawet prawdę powiedziawszy, daleko mi lepiej smakuje kromka razowca z cebulą zjedzona w kącie bez przymusu i ceremonii, niż najpyszniejsze indory, kiedy je jeść trzeba w wymuszonej kompanii, gdzie muszę łykać powoli, popijać po odrobinie, obcierać gębę co minuta i nie śmiem ani kaszlnąć, ani kichnąć, kiedy mi przyjdzie ochota. Tak więc, łaskawy panie, te zaszczyty i łaski, którymi mnie obdarzać raczysz jako rycerskiego luzaka, zamieńmy lepiej na inne, co by mi więcej korzyści i wygody przyniosły. A za tamte serdecznie ci dziękuję i kwituję z nich od dzisiaj aż do końca świata. Dobrze to wszystko, rzekł Don Kiszot. Ale trzeba przecież, żebyś tu usiadł, bo kto się korzy, ten będzie wywyższon. I pociągnął go tak silnie za rękę, że musiał nieborak usiąść koło niego. Pasterze, nie rozumiejąc nic z tej rozmowy rycerskiej, zajadali w najlepsze i spoglądali na gości, że łykali kawały duże jak pięście. Po mięsie zastawiono orzechy i ser twardy jak kamień. Rogowa czara nie próżnowała. Krążyła ciągle z rąk do rąk, to pełna, to próżna, tak często, że z dwóch worków wina jeden już był całkiem próżny. Don Kiszot, Podjadłszy sobie potężnie i widząc, że naładował brzuch, jak przystoi na nowoczesnego rycerza, wziął garść orzechów i czule na nie spoglądając, rzekł: O wieku, szczęśliwy wieku, któremu ojcowie nasi nadali miano złotego, nie dlatego, żeby złota tak cennego w tym naszym wieku żelaznym było więcej wtedy, ale dlatego, że wtedy nie znano dwóch złowrogich wyrazów. Moje i twoje, które teraz świat cały rozdarły. Wtedy, w tych czasach świętych, wszystko było między ludźmi wspólne. Każdemu dość było rękę przed siebie wyciągnąć, aby potrzebne do życia zbierać owoce. Zdroje czyste i rzeki rwące dostarczały w bujnej obfitości przezroczych wód do napoju. W szczelinach skał i drzew w wydrążeliskach Pracowite pszczółki państwa swe zakładały, bez żadnej opłaty, każdemu gotowe dając słodyczy zasoby. Wszystko wtedy tchnęło pokojem, przyjaźnią i zgodą. Ostry lemierz ciężkiego pługu nie śmiał jeszcze drzeć świętych wnętrzności matki naszej ziemi, bo ona sama, z siebie hojne na całym ogromnym swym łonie, wydawała plony, aż nadto dla dzieci jej ówczesnych wystarczające. Wtedy to niewinne i wesołe pastereczki biegały po wzgórzach i dolinach tyle tylko ciała kryjąc odzieniem ile skromność kryć zawsze ludziom nakazywała powaby ich były nie takie jak niewiast dzisiejszych złoto jedwabie i tyryjskie purpury nie były im potrzebne sztuki w stroju nie znały Proste kwiecia i zieleni wieńce stroiły je lepiej niż najwymyślniejsze zbytku dzisiejszego wybryki stroją dzisiejsze panie. Miłość wyrażała się prosto i szczerze, nie szukając w wytwornych słówkach podniety dla siebie. We wszystkich czynnościach ludzi panowała otwartość dusz prostych i zacnych, daleka od oszustwa i niezdolna całkiem do obłudy. Sprawiedliwość z oczami ciągle zawiązanymi nie znała względu ni zysku. W późniejszych to dopiero wiekach potworne te godziny wyrosły i najohydniejszym jadem, serca ludzkie przejąwszy, wyrugowały z nich wrodzoną szlachetność i zacność, które za wspólną zgodą ogółu wszystkim wtedy rządziły. Niewinność towarzyszyła wszędy dziewczętom, jak to już mówiłem. Bez obrony i przewodników bujały one swobodnie, bać się nie potrzebując przestępnych, zbrodniczych na siebie zamiarów. Bezpieczne od innych i od własnych chuci, same wszędzie cześć i poszanowanie znachodziły. A dziś, w tych wiekach przebrzydłego zepsucia, któraż z nich może być bezpieczną, choćby się nawet w kreteńskim osadził labiryncie? Zdrożna miłość przez najdrobniejsze zakrada się szczeliny. W powietrzu tchnie sprośność i piękne zasady wniwecz obraca. Ten nawał rosnącej z wiekami zdrożności powołał do życia instytucje błędnych rycerzy, za cel sobie kładącą obronę dziewcząt, osłonę wdów, opiekę sierot i podporę nieszczęsnych. Tej to instytucji, tego zakonu ja jestem członkiem, mili bracia pasterze. Serdecznie składam wam dzięki za gościnne przyjęcie, jakiego od was razem z Giermkiem mym doznałem. Bo chociaż z samego prawa natury obowiązkiem jest każdego błędnych rycerzy zasilać, to jednak bacząc na to, iż nie wiedzieliście, kto jestem i z dobrego jedynie serca takie zgotowaliście dla mnie przyjęcie, słuszna wam się ode mnie należy podzięka i zapewnienie, że nigdy do grobowej deski, wdzięczność i wspomnienie dla was serca mego nie opuszczą. Orzechy to tak stanowczo przywiodły na pamięć Wiek Złoty rycerzowi naszemu, i tę piękną natchnęły mu przemowę, bez której doskonale mógł się obejść, jako i pasterze, co słuchając jej pilnie, nic a nic nie rozumieli, a choć gęby pootwierali, ni słowa nie rzekli. Sancho także ani pisnął, ale nie próżnował. Pakował przez ten czas, co się zmieściło orzechów i sera, ustając gębą ruszać ledwie wtedy, gdy do drugiego worka z winem zaglądał. Po skończonej biesiadzie, jeden z pasterzy tak się odezwał do Don Quixota. By ci dowieść, dostojny rycerzu, jak gorąco pragniemy przyjąć cię godnie i rozweselić między nami, przyprowadzim ci, abyś go posłuchał, jednego z naszych towarzyszów, który ci zapewne wiele przyjemności sprawi. Jest to pastuszek bardzo rozkochany i wysoce uczony. Umie czytać i pisać jak sam bakałasz, a przy tym śpiewa i wygrywa na skrzypcach, że rozkosz go słuchać. Ledwie tych słów dokończył pasterz, dał się słyszeć odgłos skrzypiec. Niezadługo ukazał się dziarski chłopak, wygrywający na nich a około 22 lata wieku mający. Pasterze go pytali, czy jadł już w wieczerze. A kiedy odpowiedział, że jadł, — To teraz, mój Antosiu, — rzekł pasterz, który mówił z Don Kiszotem, — musisz nam co zaśpiewać, żeby rycerzowi temu, a gościowi naszemu pokazać, iż w lasach i górach są przecież ludzie, co się na muzyce znają. Jużeśmy mu powiedzieli, jaki to z ciebie łebski chłopak, i trzeba mu dowieść, że my kłamać nie umiemy. Siadaj więc, mój miły, i zaśpiewaj nam piosenkę, którą stryj twój ksiądz o miłostkach twoich ułożył i która w całej okolicy tak się podobała. Zaśpiewam chętnie, kiedy tak chcecie, odrzekł Antoni i nie dając się prosić, usiadł na pniaku dębowym, a nastroiwszy skrzypki, wdzięcznie zawiódł piosenkę. Ja wiem, olallo, że kochasz mnie, chociaż mi tego nie powiedziałaś. Nawet olallo twymi oczami, tymi ustami miłości twej. O, ty mnie kochasz, boś zrozumiała, Dreszcz mego ciała i serca bicie, a każda miłość będzie przyjęta, która wyrazić swój ogień zdoła. I chociaż nieraz przez srogość Twą, Tyś mi, Olallo, wierzyć kazała, że pierś Twa biała jak głaz nie czuła, że Twoja dusza twardsza niż brąz, przecież przez chmury Twojego gniewu i oziębłości twej szarej mgły, Zieloną szatę strojnej nadziei w dali świecącą widziałem gdzieś. Jeżeli miłość zalotnie mówi to twe o lallo niewinne słowa, tak poją serce moje nadzieją, jak poi rosa uwiędły kwiat. a jeśli tkliwe męskie starania mogą rozczulić duszę niewieścią, to moje ciągłe dla cię usługi dają mi prawo do uczuć twych. Wiesz, że mnie zważał na dzień powszedni i gdym szedł luba zobaczyć cię, brałem na siebie szaty niedzielne. W co najdroższego stroiłem się, bo zwykle miłość i strój ozdobny łączą się, idą po w drogę, więc też pragnąłem, by w Twoich oczach miłym i pięknym pokazać się. Dla Ciebie, miła, rzuciłem taniec, tylko pieśń tkliwą przylutni drżącej śpiewałem Tobie wśród nocnej ciszy i wśród rannego kogutów piania, że już nie liczę pochwał i cześci, które Twym wdziękom i hołdzie składam. Choć przez nie wszystkie twe towarzyszki, gniewne wymówki czyniły mi. Raz mi Teresa bez zakol rzekła, gdym przy niej oczy wychwalał twe, ten sobie myśli, że czci anioła, a w brzydkiej małpie zakochał się, która cackami i sztuką zręczną, i swego serca chytrością znaną, zwikłała głupca w sieci pajęcze i wlecze dalej z sobą w świat. Zadałem kłamstwo oszczerczym słowom, jej krewny wtedy wyzwawszy mię, Spotkał się ze mną, a co się stało, o tym, olallo, ty dobrze wiesz. Miłość w mym sercu nie jest szaleństwem. Nie pragnę ciebie kochanką mieć, bo me uczucia prawe i czyste, uczciwszy sobie obrały cel. Kościół ma świętych węzłów ogniwa, jak atłas gładkie, jak atłas białe. Pod słodkie jarzmo poddaj swą głowę. Ujrzysz, jak chętnie ja oddam swą. Jeżeli nie chcesz, przysięgam tobie. Na najświętszego ze wszystkich świętych, że albo nigdy z gór tych nie wyjdę, lub kapucynem zostanę tu. Gdy pastuszek skończył, don Kiszot poprosił go, żeby mu jeszcze co zaśpiewał, ale sancho, któremu się bardziej spać chciało niżeli słuchać piosenek, sprzeciwił się temu. Zwracając uwagę pana, iż czas pomyśleć o jakim na noc przytulisku, i że tym biedakom cały dzień krwawo pracującym nie bardzo musi być na rękę w nocy bawić się piosenkami. — Rozumiem cię, mój Sancho — odpowiedział Don Kiszot. — I widzę, żeś sobie łyknął tak dobrze, iż głowa ci cięży. Ale nie do muzyki. — Bogu najwyższemu chwała — rzekł Sancho. — Ja łykał i pan łykał. I wszyscyśmy łykali. A nikt się nie wzdrygał. — Dobrze, dobrze — na to mu Don Kiszot. Możesz iść spać, kiedy ci się podoba. Ludziom takim jak ja czuwać, a nie spać przystoi. Ale wprzód opatrzno mi ucho, bo dali pan, że mi kaducznie doskwiera. Sancho zaczął się krzątać około maści. Ale jeden z pasterzy, spostrzegłszy ranę, rzekł do Don Kiszota, żeby się o nic nie turbował, że mu ją zaraz uzdrowi. Nazbierał niebawem liści rozmarynowych, posiekał je, posolił i przywiązał plastrem do ucha, zapewniając że już żadnego nie będzie potrzebował lekarstwa Jakoż całkiem się to sprawdziło Rozdział czwarty. Opowiadanie pasterza. Kiedy tak się bawią, przybywa znów chłopak Który chodził po żywność do miasta I przybywszy, zaraz pyta Wiecie, bracia, co się stało? A skądże mamy wiedzieć? Odpowie któryś Ano patrzajcież, moi mili To ten chryzostom, taki dobry, taki poczciwy pasturek Umarł dziś rano, jak powiadają, z miłości do tej opętanej Marceli, córki Wilhelma Bogacza, co to się włóczy po polach jak pasterka ubrany. Z miłości do Marceli? rzecze jeden z pasterzy. Drwisz sobie, czy o drogę pytasz? A tak jest, tak nie inaczej odpowiedział chłopak. A co dziwniejsza to, że chryzostom kazał się pochować wśród pola, jak poganin jaki, tam pod skałą, gdzie bije źródło bo tam, jak sam mówił, pierwszy raz ją ujrzał. Polecił nadto przy śmierci wiele innych rzeczy jeszcze dziwniejszych, ale ich nie wykonają, bo organista powiada, że strasznie pogańskie i zły przykład by dały. Ale Ambroży, kolega i przyjaciel nieboszczyka, co to także po pastersku się nosi, chce koniecznie, żeby wykonano, co chryzostom polecił. Cała wieś o niczym innym nie gada. I zdaje się, że ambroży razem z innymi pasterzami, przyjaciółmi zmarłego, postawią na swoim i pochowają go jutro z wielką ceremonią w miejscu żądanym. Będzie to śliczne widowisko. Muszę i ja tam pójść. Wszyscy pójdziemy, zawołali pasterze. I losem ciągnąć będziemy, kto przy kozach zostanie. Masz słuszność, Piotrze, odezwał się któryś. Trzeba tam pójść. Ale losem nie ma co ciągnąć. Ja za was wszystkich zostanę. Nie sądźcie, żebym się tym chciał wam przysłużyć, albo nie miał ciekawości. Nie, tylko że chodzić nie mogę, bo mi ten cierń, co mi wczoraj wlazł w nogę, okrutnie dolega. Dla nas to zawsze Twoja łaska, odrzekł Piotr, i Bóg zapłać za nią, dopóki sami nie potrafimy. Słysząc tę rozmowę, Don Kiszot poprosił Piotra, żeby mu powiedział, jak się nazywał nieboszczyk i kto jest ta pasterka. Piotr mu na to odpowiedział, że nic nie wie prócz tego, iż nieboszczyk był to młody szlachcic bardzo bogaty, którego ojciec mieszka tu w pobliskim zamku między górami. A on przez lat kilka chodził na nauki w salamance i wrócił bardzo uczony, jak wszyscy powiadali. Nade wszystko, ciągnął Piotr dalej, mówili ludzie, że się zna na gwiazdach i wie wszystko, co się tam dzieje na niebie między słońcem i księżycem. I zawsze też nam na pewniaka przepowiadał, kiedy Słońce albo Księżyc zasłonią się od nas. A, przepowiadał wam zaćmienie Słońca i Księżyca, poprawił Don Kiszot, bo to widzisz nazywa się zaćmienie, kiedy się te gwiazdy tak zasłaniają. Piotr mało zwracał uwagi na te subtelności językowe, i mówił dalej. Zgadywał także, czy będziemy mieli dobry czy zły rok. Krewniacy jego i przyjaciele, którzy wierzyli wszystkiemu, co mówił, słuchali zawsze rad jego. I w krótkim czasie przyszli do wielkich majątków. On im raz radził, żeby siali jęczmień, a nie pszenicę. Drugi raz znów, żeby siali groch, a nie jęczmień. Przepowiedział raz, że w jednym roku będzie wielka obfitość oliwy, a potem przyjdą trzy roki z kolei, że się jej ani kapka nie zbierze. I wszystko to się sprawdziło święciuchno. Taka nauka nazywa się astrologią, poważnie odezwał się Don Kiszot. Nie wiem ja, jak się ona nazywa, odrzekł Piotr, ale to wiem, że on się znał na wszystkim i w na świecie umiał. W trzy miesiące po powrocie z Salamanki przystał do nas na piękne. Przebrał się po pastersku, zawiesił sobie przez plecy torbę i pasał trzutkę swoją. I przyjaciel jego, Ambroży, co także uczony był w Salamance, przyszedł także do niego, zrzucił sutannę i przywdział się po naszemu. Ale Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że ten chryzostom składał śliczne pieśni. Nawet pisał kolendy, co się śpiewają w wigilię Narodzenia Najświętszego dzieciątka Jezus. I dorabiał także wiersze dla chłopców na zabawki Bożego Ciała. A to wszystko było zawsze tak piękne, że ludzie powiadali, jako nigdy nic śliczniejszego nie słyszeli. Nikt nie wiedział, jaka była przyczyna, że ci dwaj studenci przebrali się tak po pastersku i życie sobie na nice przemienili. Wszyscy się im mocno dziwowali. Ojciec Chryzostoma umarł wtedy i zostawił mu wielki majątek, moc bydła i trzód wszelkich, i wiele ruchomości i pieniędzy. Bóg mu to dał, bo zasłużył. Złota była to dusza. Wszystkich dobrych ludzi kochał serdecznie, a twarz miał taką jak aniołek. Później dopiero dowiedziano się, że to przebranie się za pasterza stąd miało przyczynę, iż rozmiłował się na zabój w pięknej pasterce Marcelli. I za nią tak gonił po górach i polach. Muszę wam też opowiedzieć, co to za jedna ta Marcella, bo i to się wam zda wiedzieć. Jako żywo pewnoście, ba i niepewno, tylko tak jest niezawodnie, że nigdy w życiu nie słyszeliście nic podobnego i choćbyście tysiąc lat żyli, nigdy nie usłyszycie. Wspomniałem wam, miły panie, że był we wsi naszej rolnik imieniem Wilhelm. Jeszcze bogatszy od ojca chryzostomowego, któremu Pan Bóg oprócz bogactwa dał śliczną córkę, której matka umarła, wydając ją na świat. Poczciwa to była kobieta jej matka. Nie znałem nigdy zacniejszej niewiasty w całej okolicy. Zdaje mi się, że ją jeszcze mam przed oczami. Poczciwe kobiecisko z twarzą rumianą, a oczami iskrzącymi jak dwa słońca. A jaka zawołana gospodyni, i jak biednych kochała. Założyłbym się, że musi teraz być w raju, Wilhelm umarł z tęsknoty po śmierci żony i młodziutkiej marcelce, jedynaczce, zostawił cały majątek, oddając opiekę stryjowi jej, który był proboszczem we wsi naszej. Dziewczę rosło co dnia piękniejsze i coraz więcej przypominało nam matkę cudną twarzyczką swoją. Gadano już wtedy, że jeszcze śliczniejsza będzie od nieboszczki. A skoro doszła lat piętnastu, każdy, kto ją zobaczył, podziwiał chwałę Bożą w cudownej jej piękności i każdy się w niej rozkochał, albo raczej z miłości dla niej wariował. Stryj strzegł jej pilnie i chował surowo, ale sława jej piękności rozbiegła się po świecie. I tak z tej przyczyny, jako i dla wielkiego majątku, mnóstwo młokosów najpierwszych rodzin, nie tylko ze wsi naszej, ale z dalekiej okolicy, ubiegało się o jej rękę, nie dając i chwili pokoju jej stryjowi. Poczciwy pleban racz by ją był wydał za mąż, jak tylko dorosła, ale nigdy nie chciał tego czynić bez jej zezwolenia. I nie sądźcie, że zwlekając z wydaniem za mąż, miał na widoku, jakie korzyści majątkowe. Wszyscy wiedzą, że przeciwnie. Poczciwe człowieczysko, własnego nieraz nie dojrzał gospodarstwa, tyle miał kłopotu z rządem jej mienia. Z wielką też pochwałą mówi się zawsze o nim na naszych wieczorynkach, bo trzeba wam wiedzieć, dostojny rycerzu, że na takich wieczorynkach to u nas mówi się o wszystkim i nieraz dobrze się ludzi kąsa. Każdy powie, co myśli. Można być pewnym, że musi to być prawdziwie dobry i przykładny człowiek, kiedy go wszyscy parafianie jednym głosem chwalą i uwielbiają. Słusznie mówisz, rzekł Don Kiszot. Ale ciągnij dalej opowieść, proszę cię dobry Piotrze, bo historia bardzo piękna i opowiadasz ją bardzo pięknie. Pan Bóg z wami, mówi się zwyczajnie jak było i kwita. Owóż wtedy, żeby wam dalej rzecz wyłożyć, co stryj jej zaleci owego lub zachwali którego z młokosów starających się o jej rękę, prosząc ją, żeby sobie sama męża wedle upodobania wybrała, to ona mu zawsze jedno odpowiada, że jeszcze o tym nie myśli że młoda i ma jeszcze dosyć czasu. Takimi to mądrymi sposobami zasłaniała się zawsze od pieczołowitości Stryja. A on czekał, aż będzie starsza, żeby sobie sama męża wybrała. Gdyż mawiał to zawsze i dobrze mawiał, rodzice nie powinni nigdy postanawiać dzieci przeciw ich woli. Aż tu razu jednego, kiedy się nikt ani spodział, dumnej Marcelli zachciało się zostać pasterką. I mimo odradzań stryja i wszystkich, co ją od tego odwieść chcieli, dziewczyna bierze z innymi w pole i sama gromady pilnuje. Dopioruna! Wtedy to dopiero bieda była. Bo jak tylko się ukazała i piękność jej zajaśniała na polach, sypnęło się zaraz gachów bez liku. To ze szlachty, to z bogaczów wiejskich, a wszyscy na pasterzy się poprzebierali i dalejże wsielskie zalecanki do niej. Jednym z takich, jak już powiedziałem, był i biedny chryzostom. Ludzie mówili, że nie kochał, ale ubóstwiał ją. Marcella, obrawszy sobie to swobodne życie, na krok jednak od surowej skromności nie odstąpiła. Przeciwnie. Tak umie dbać o godność swoją, że żaden z zalecających się jej nie może się pochwalić, żeby go kiedy najlżejszą nadzieją pocieszyła. A chociaż nie unika ani towarzystwa, ani rozmowy z pasterzami i przestaje z nimi bardzo po przyjacielsku, jeżeli jednak który z nich odważy się odkryć jej miłość swoją, mimo że w najświętszym celu, to tak go zaraz odsadzi, że już ani pomyśli, drugi raz się do niej przysunąć. Tak tedy ta dziewczyna więcej nam tu biedy robi, niż morowe powietrze, bo wszystkie serca jak na lep lgną do jej piękności i słodyczy, a potem srodze zranione w rozpacz wpadają. Cała ich zemsta, że później wykrzykują na nią głośno, że okrutna i niewdzięczna, i wymyślają jej różne przezwania, na które okrutnica słusznie zasługuje. Żebyście tu dłużej zostali, dostojny rycerzu, to byście usłyszeli nieraz, jak po górach i dolinach roznoszą się żałosne jęki tych biednych kochanków przez nią odrzuconych. Niedaleko stąd stoi ze trzydzieści Buków. A nie ma ani jednego, żeby na całej korze nie nosił wyrytego imienia Marcelli. A na niektórych nad tym imieniem świeci korona, jakby na znak, że jej się należy korona piękności. Tu wzdycha jeden pasterz, a tam znów drugi płacze żałośnie. Tu słychać piosnki miłosne, a tam znów rozpaczne wykrzyki. Nie jeden całą noc spędza bezsennie pod jakim dębem lub skałą i zatopiony w myślach czeka wschodu słońca. Inni znów, wzdychając bezprzestannie najskwarniejsze dni lata przeleżą na rozżarzonym piasku, śląc ciągle do nieba bolesne wołania i straszne lamenty. A dumna Marcella, jakby to ją nic nie obchodziło, drwi z tego wszystkiego. Jednych i drugich zarówno wzgardą odpycha. My, co ją znamy tylko, czekamy, do czego doprowadzi ta zatwardziałość niebezpiecznej dziewki? I kto będzie ten szczęśliwy, co ją obłaskawić dla siebie potrafi? Wszystko, co wam powiedział, jest najrzetelniejszą prawdą i nie ma żadnej wątpliwości, że śmierć Chryzostoma z jej przyczyny pochodzi. Radzę wam, dostojny rycerzu, iść jutro na jego pogrzeb. Nie ma jak pół mili stąd, a będzie tam co widzieć. Pójdę, pójdę niezawodnie, odrzekł Don Kiszot. A tobie dziękuję uprzejmie za tę historię która mi wiele sprawiła rozkoszy. — O, jeszcze by to wiele gadać! — odpowiedział pasterz. — Nie mówiłem ja wam i połowy różnych przygód, które się kochankom Marceli wydarzyły. Ale jutro znajdzie się kto z naszych, co wam reszty dopowie. — Na teraz, miły panie, trzeba wam pomyśleć o wygodnym łożu, gdzie pod dachem, bo nocne powietrze niedobre dla waszej rany, chociaż pod tym plastrem nie ma się czego bać. — Sancho? który już milion razy całym piekłem diabłów przeklął pasterza i jego gadulstwo, nastawał gwałtem na pana, żeby poszedł spać do szałasu Piotra. Zgodził się nareszcie na to, ale noc przepędził bezsennie, myśląc ciągle o nieubłaganej dulcynei swojej, żeby w niczym nie ustąpić kochankom Marceli. Co zaś do Sancza, ten się rozciągnął wygodnie na słomie pomiędzy rosynantem a osłem i chrapnął smacznie. Nie jak kochanek wzgardzony, ale jak człowiek z brzuchem potężnie wyładowanym i grzbietem należycie oporządzonym. Rozdział piąty. Dalszy ciąg historii o Marcelli. Zaledwie jutrzenka wyjrzała spoza widnokręgu, jak to mówią poeci, a już pięciu czy sześciu pasterzy wstało z posłania, i poszło pytać się Don Kiszota, czy ma jeszcze zamiar pójść na pogrzeb chryzostoma i powiedzieć mu, że gotowi mu są towarzyszyć. Don Kiszotowi w to tylko graj. Wstał więc i rozkazał Sanczowi okulbaczyć wierzchowca. Posłuszny Sancho zwinął się prędko i nie bawiąc, cała gromada ruszyła w drogę. Nie uszli i ćwierć mili, gdy ujrzeli przybywających z boku sześciu lub siedmiu pasterzy w czarnych kaftanach z cyprysowymi i wawrzynowymi wieńcami na głowach i wielkimi wiechami w ręku. Za nimi jechało dwóch szlachty na koniach w pięknym ubraniu, a dalej szło trzech hajduków pieszo. Zszedłszy się, powitali się grzecznie i zapytawszy wzajem o cel podróży, przekonali się, że wszyscy dążą na pogrzeb nieszczęśliwego młodziana. Razem więc dalej ruszyli. Jeden z jezdnych kawalerów tak mówił do swojego towarzysza: Mości Wiwaldo, nie będziemy zapewne żałowali czasu ceremonii tej poświęconego. Bo to będzie coś ciekawego, sądząc z opowiadań tych poczciwych ludzi o zmarłym kochanku i strasznej kochance. O, i ja pewien jestem, że żałować nie będziemy, rzekł Wiwaldo. I cztery dni gotówbym poświęcić, byleby się znajdować na tym pogrzebie. Don Kiszot pytał się ich, co by im powiadano o Chryzostomie i Marcelli. Jeden z nich odpowiedział, że spotkali pasterzy a widząc ich w żałobnym stroju, chcieli się o przyczynie dowiedzieć. I wtedy im opowiedziano historię o pięknej a okrutnej Marcelli, o wielu jej kochankach i śmierci chryzostoma, na którego pogrzeb zdążali. Słowem, powtórzyli don Kiszotowi wszystko, co mu Piotr powiedział. A gdy skończyli opowiadanie, Diwaldo zapytał naszego rycerza, dlaczego tak strasznie uzbrojony jeździ po kraju tak spokojnym. Stan mój i powołanie. Odparł Don Kiszot. Nie pozwalają mi inaczej się na świat pokazywać. Stroje i wygody to dla dworaków, a praca, znoje i broń to dla rycerzy błędnych, do których liczby mam zaszczyt należeć. Dość tego było dla tych kawalerów, żeby rycerza naszego za wariata wzięli. Ale żeby się jeszcze lepiej upewnić i zobaczyć, co to za rodzaj wariacji, Vivaldo żądał od niego, żeby mu wytłumaczył co to są rycerze błędni? Jak widzę, moi panowie, rzekł don Kiszot, nie czytaliście kronik angielskich, w których jest mowa o wielkich czynach króla Artura, co o nim podanie niesie, że żyje dotąd w Wielkiej Brytanii zaklęty w kruka, ale kiedyś wróci do dawnej postaci i na tronie zasiądzie. Od tego to czasu nikt nie widział, żeby który Anglik zabił kiedy kruka. Za tego to zacnego króla utworzonym został zakon rycerski okrągłego stołu i rozgłosiły się po świecie miłostki Don Lancelota z królową genewrą. Dam usługami tkliwymi, nikt nie był tak zaszczycony, jak Lancelot, gdy w te strony z bretońskiej powracał ziemi. Od owego to czasu zakon ten rycerski coraz się bardziej rozszerzał i po wszystkich częściach świata zasłynął. Dzielny Amadis Wsławił go swymi czynami, a synowie jego i wnuki, aż do piątego pokolenia, waleczność po nim odziedziczyli. Głośny też był w świecie nieustraszony Feliks Mars z Hikarni i inny znów rycerz, którego nigdy dość nachwalić nie można. Znany ów tyrant biały, za naszych już prawie czasów zajaśniał niezwyciężony Belianis z Grecji i tylu innych, których imiona historia na wieki zachowa. Taki to jest, mój panie, zakon błędnych rycerzy, do którego powiedziałem ci należę i którego prawa ściśle wykonywam, a starodawne wzory cnót rycerskich pilnie naśladuję. Dlatego to, jak niegdyś oni, ja teraz jeżdżę po górach i puszczach, goniąc za przygodami, żebym osobę moją i prawicę mógł wsławić niebezpieczeństwami, na które w sprawie nieszczęśliwych i słabych z gotowością zawsze się narażam. Usłyszawszy taką mowę, podróżni pewni już byli, że Don Quixot ma źle w głowie, i bardzo się dziwowali tej niezwyczajnej chorobie. Wiwaldo, że był bardzo wesoły i chciał się w drodze zabawić, wyrozumiawszy rzecz dobrze, w ten sposób Don Quixota zagadnął, żeby go rozochocić: Zdaje mi się, mości błędny rycerzu, że obrałeś sobie jedno z najtwardszych powołań na świecie. Wątpię nawet, żeby zakon Kartuzów większej wymagał surowości. Surowości może nam wyrównywają, odpowiedział nasz rycerz, ale nigdy w użyteczności i sławie, bo dla nich dosyć modlić się spokojnie i cicho do Boga dla dobra innych ludzi, a my, rycerze i wojownicy, urzeczywistniamy to, o co oni się tylko modlą, zapewniając ludziom pomyślność i sprawiedliwość dzielnością ramienia naszego. I ostrzem oręża. Ale za to narażeni jesteśmy na wszystkie niewygody i utrapienia, latem ciągle na piekącym słońcu, a zimą na trzaskających mrozach. Mamy więc prawo nazywać się ze Bożymi na tej ziemi i wykonawcami sprawiedliwości. Wojna i trudy żołnierskie ciągną za sobą tysiące innych mozołów. Dlatego też, kto ten stan sobie obierze, wielkie ma zasługi, jeżeli cały się poświęca dla dobra bliźniego. Z tym wszystkim, niechże mnie Bóg broni, abym miał twierdzić, że stan rycerza błędnego jest równie święty i bezpieczny, jak stan duchowny. Ale to rzecz niezawodna i z doświadczenia dobrze mi znana, że przecierpieć w nim wszelakich udręczeń, głodu, pragnienia, bólu i niewczasu, trzeba daleko więcej. Słowem, że to stan daleko nędzniejszy, niż o tym przekonać się można. Z nieszczęść rozmaitych rycerzy, które historia opisuje. Byli wprawdzie między nimi i tacy, co dzielnością oręża korony sobie zdobyli, ale wierzajcie mi, dobrze oni to krwią i trudami przypłacili. A gdyby nie mieli przy sobie mędrców i czarnoksiężników do pomocy, to bądźcie pewni, że niewiele by wskurali. Cudownie, podzielam Wasze zdanie o rycerzach błędnych, rzekł Vivaldo, ale z wielu innych. Jedna szczególnie rzecz mnie uderza, a tą jest, że przedsiębiorąc czyn jaki wielki z wyraźnym życia narażeniem, nie uciekają się do pomocy i opieki boskiej, jak każdy chrześcijanin w podobnym razie czynić powinien, ale polecają się zdrożnie kochankom swoim i wzywają ich pomocy, jak gdyby innego Boga nie mieli. Moim zdaniem wielkie to pogaństwo. A mój Panie, kiedy to już nie może być inaczej? Odparł Don Kiszot. I Rycerz błędny, co by sobie inaczej postąpił, na śmiech by się tylko naraził. Jest to zwyczaj odwieczny i uświęcony. Rycerz błędny, walcząc nawet wobec damy swojej, powinien zwracać miłośnie wzrok ku niej, jak gdyby błagając, żeby mu była przychylną i w niebezpieczeństwie pomocą. Chociaż nikt nie widzi i nie słyszy. Powinien on zawsze kilku przynajmniej słowami z głębi serca idącymi polecić się jej łasce. Historia daje nam nieskończoną ilość podobnych przykładów, ale za tym wcale nie idzie, aby rycerz błędny nie mógł się i Bogu polecić. Na wszystko jest czas. W chwili boju nawet może to uczynić. Ja mam jeszcze jeden zarzut, wtrącił Vivaldo. Czytałem nieraz, że rycerze błędni rozmawiając z sobą zapalają się tak, iż od słowa do słowa przychodzi między nimi do zwady i nagle zwracają konie w pole, jak wściekli rzucają się na siebie, dwoma słówkami zaledwie mając czas polecić się damom. W takich gonitwach i bojach, jednemu zwykle dostaje się cięcie albo pchnięcie śmiertelne, a drugi zwala się z konia, jeżeli grzywy się nie przytrzyma. Otóż wtedy nie pojmuję, jak w tak żwawej przygodzie umierający znaleźć czas może na polecenie się Bogu. Nie lepiej, żeby było od razu obrócić się do Boga, zamiast do damy swojej? Dopełniłby się przynajmniej chrześcijańskiego obowiązku, a zawiniłby tylko przeciw kochance. To znów nie tak wielka bieda, bo niezawodnie, nie jeden rycerz błędny, nie ma nawet kochanki. Wszyscy przecież, jak najęci zakochani być nie mogą. To być w żaden sposób nie może, rzekł Don Kiszot. Nie ma rycerza bez kochanki, jak nie ma nieba bez gwiazd. To główny warunek jego istoty. Bez tego żyć by nie mógł. Historia nigdy nie wspomina o niczym podobnym. Więcej panu powiem. I oświadczam to solennie, że gdyby przypadkiem znalazł się rycerz bez miłości w sercu, to niezawodnie nie jest on rycerzem prawym, ale bękartem, co się wdarł do zakonu naszego piecem, nie drzwiami jak złodziej jaki lub rozbójnik. O ile sobie przypominam jednakże, rzekł Wiwaldo, to don Galaor, Brat dzielnego Amadisa nie miał nigdy kochanki stałej, której imienia mógłby wzywać w bojach, a mimo to był bardzo waleczny i szanowany. Jedna jaskółka nie robi wiosny, odpowiedział don Kiszot. A przy tym wiem ja z dobrego źródła, że don Galaor kochał się zapamiętale, ale w tajemnicy. A jeżeli zalecał się do wszystkich, co mu się podobały, to już tak z naturalnego pociągu, którego nie był panem. Ale zawsze bez ubliżenia tej, o której wiadomo, że jest niezawodnie, iż była jedyną panią jego woli i której zawsze się polecał przed bojem. Ale tajemnie, bo był bardzo skryty. Na to już ani słowa, rzekł Wivaldo, ale kiedy konieczną jest rzeczą dla każdego rycerza, aby miał kochankę, to rzecz bardzo naturalna, że waszmość, który jesteś tak przykładnym rycerzem, musisz być z obowiązku zakochany. Jeżeli przeto uporna skrytość Galaora nie jest Twoim udziałem, to błagam cię imieniem całego towarzystwa, opisz nam, kto jest i jak wygląda Twoja kochanka. Zaszczytna to rzecz dla niej, że świat cały wiedzieć będzie, iż rycerz tak znamienity za bóstwo twoją obrał sobie. Nie wiem ja, rzekł Don Kiszot, czy ta najdroższa tyranka moja uzna za złe lub dobre, aby świat wiedział, że jestem jej niewolnikiem. Ale to wiem dobrze, by uprzejmemu żądaniu waszemu zadość uczynić, że się nazywa Dulcynea, że ojczyzną jej jest Tobozo i że co najmniej jest księżniczką, bo jest władczynią myśli i serca mego. Z piękności to cud prawdziwy, w którym co do słowa sprawdzają się wszystkie sny i uniesienia poetów, kochanki swesławiących. Jej włosy to najczystsze złoto, jej lica to drobny obraz pól elizejskich. Jej brwi to tęcze niebiańskie, a oczy jej prawdziwe słońca. Na jagodach wykwitają róże, usta z koralu, zęby z pereł, szyja z alabastru, piersi z marmuru, a ręce ze słoniowej kości. Białość śniegu przed jej białością niknie, jak księżyc przed słońcem. Słowem to, co oczy widzą, Łatwo sądzić daje, że to czego nie widzą, jest bez ceny i porównania. Teraz nam już tylko idzie, rzekł Vivaldo, o poznanie jej rodu i genealogii. Nie pochodzi ona, odparł Don Kiszot, od starożytnych Kurcjuszów, Kajusów lub Scypionów rzymskich. Nie pochodzi także od Kolonnów ani Ursynów Nowożytnych. Nie pochodzi od Mondaków ani Rekuzenów katalońskich ani od Rebollasów lub Villanowąsów Walenckich. Nie liczy w antenatach Palafoksów, Nuzasów, Rokabetysów, Kowellasów, Lunasów, Alagonów, Usewów, Focesów, ani Gurreasów Aragońskich, ani też Cerdasów, Mauryknesów, Mendozów lub Guzmanów Kastylicyjskich. W rodzie jej nie ma Alenkastrów, Pallasów, ani Menesów Portugalskich. Ród jej idzie wprost, stobozo w manczy. Nie jest to ród starożytny, ale stać się może źródłem i szczepem rodzin najznakomitszych w przyszłych wiekach. A na to niechaj mi nikt nie waży się dawać wątpliwej odpowiedzi, jeżeli nie chce narazić się na groźby, którą Zerbin wypisał pod trofeami zbroi Rolanda. Kto tknąć jej będzie dość zuchwały, pozna Rolanda gniew zapamiętały. Chociaż rodzina moja, rzekł podróżny, pochodzi z Kaszopinów Loredańskich, nie śmiałbym jednak równać jej nigdy z rodziną w Stobozo w Manczy. Ale prawdę powiedziawszy, nazwisko to i tytuł nigdy jeszcze uszu moich nie doszły. A to rzecz niesłychana, rzekł Don Kiszot. Dziwi mnie to mocno. Wszyscy obecni przysłuchiwali się pilnie tej rozmowie. I sami pasterze łatwo to poznali, że rycerzowi naszemu wyraźnie klepki w głowie nie dostaje. Jeden tylko Sancho Pansa wierzył ślepo wszystkiemu, co pan jego mówił, bo znał go od dzieciństwa i wiedział, co to za człowiek niepospolity. Co do Dulcy jednakże, miał niejaką wątpliwość, bo będąc z okolic tobozo, znał tam wszystkich doskonale i nigdy o żadnej podobnej księżniczce w całej manczy nie słyszał. Jadąc tak ciągle i rozmawiając, spostrzegli nie za długo w wąwozie między dwiema górami, przez który droga im wypadała, kilkunastu pasterzy w czarne skóry przybranych z wieńcami cyprysowymi i lipowymi na głowach. Sześciu ich niosło trumnę pokrytą kwiatami i zielenią. Jeden z pasterzy spostrzegłszy to, rzekł – a, to niosą ciało Chryzostoma, które tu pod tą górą ma być pochowane – Wszyscy więc kroku przyspieszyli i przybyli na miejsce w chwili właśnie, kiedy pasterze trumnę z bark na ziemi zestawiali, a czterech ludzi brało się już do wykopania grobu pod skałą. Powitali się wzajemnie, grzecznych słów kilka zamieniwszy. Don Kiszoc z resztą towarzystwa zaczął się przyglądać trumnie. Leżał w niej młodzian około lat trzydziestu w ubraniu pasterskim, cały kwiatami pokryty. Na śmiertelnej jego twarzy znać było piękność i szlachetność niepospolitą. Obok niego leżało w trumnie mnóstwo papierów i zeszytów zapisanych. Wszyscy obecni tam, tak widzowie jako i pracujący, ponure zachowywali milczenie. Po chwili dopiero jeden z tych, co trumnę przynieśli, odezwał się do drugiego: Obacz tylko dobrze, Ambroży, czy to tu Chryzostom chciał być pochowany? Tu, tu, odpowiedział Ambroży. W tym to miejscu. Nieszczęśliwy mój przyjaciel opowiadał mi stokrotnie smutną historię serca swojego. To tu po raz pierwszy ujrzał tę nieubłaganą nieprzyjaciółkę rodu męskiego. Tu po raz pierwszy wyznał jej szlachetną i gwałtowną miłość swoją. Tu niemiłosierna Marcella do ostatniej rozpaczy doprowadziła go nieprzepartą wzgardą i kres w smutnemu życiu położyła. Tu nareszcie żądał, żeby go pochowano na wieczną tylu cierpień pamiątkę. Ambroży, zwracając się do Don Kiszota i innych, tak przemówił. Śmiertelne szczątki, te panowie, na które ze współczuciem patrzycie, niedawno jeszcze mieściły w sobie duszę uposażoną z nieba najhojniejszymi darami. Widzicie tu ciało chryzostoma, człowieka umysłu wielkiego, zacności niezrównanej, uczuć pięknych i wzniosłych. O przyjaciela takiego niełatwo. Wspaniały i hojny, bez próżności. Mądry i poważny bez dumy, skromny bez przesady, uprzejmy i miły bez uniżenia. Był to jednym słowem młodzian pierwszy we wszystkim, co szlachetne i dobre. Nie miał też sobie równego w nieszczęściu. Kochał szalenie, a był nienawidzony, ubóstwiał, a był wzgardzony. Poświęcił się bez granic hołdom tyranki, której nic zmiękczyć nie zdołało. Płakał i jęczał przed głuchym i nieczułym marmurem, a żale jego nikły w powietrzu. Westchnienia wiatr roznosił i igrał z jego boleścią. Rozmiłował się nawet w tej twardej niewdzięczności, a w nagrodę padł pod ciosem śmierci w najpiękniejszej porze życia, który mu zadało okrucieństwo pasterki wierszami jego na wieczne czasy unieśmiertelnionej. Papiery, które tu widzicie, Najlepsze mogłyby dać świadectwo prawdy słów moich, ale mi polecił na łożu śmierci rzucić je w płomienie, kiedy ciało Ziemi powierzać będę. Byłbyś jeszcze okrutniejszym niż on sam był dla siebie, rzekł Wiwaldo, gdybyś to uczynił. Nie godzi się wykonywać ściśle poleceń z rozumem niezgodnych. Ileż to przecudnych rzeczy na zawsze by zginęło, gdyby wykonywano skrupulatnie ostatnią wolę takich nieboszczyków. Obowiązkiem przeto jest Twoim, mości Ambroży, ostatnią tę oddać Przyjacielowi posługę i ocalić od niepamięci dzieła jego, które w gniewie i rozżaleniu zniszczyć ci polecił. Zachowaj te papiery, świadczące o cnocie Twego Przyjaciela i niewdzięczności Marcelli, chociażby dlatego, żeby służyły za przestrogę innym i tak rzewnym przykładem uchroniły ich od podobnej zguby. My tu obecni. Znamy dzieje miłości i rozpaczy Chryzostoma i przyczynę jego śmierci, znamy przyjaźń, jaka Was łączyła, i polecenia, jakie Ci dał na łożu śmierci. Z tego wszystkiego sądzić możemy, jak wielkim było okrucieństwo Marcelli i miłość pasterza. Jawnie przekonywamy się, jaki koniec czeka tych, co ślepo ufają próżnym nadziejom zawodnej miłości. Wczorajszego wieczora dowiedzieliśmy się o śmierci Chryzostoma i że tu ma być pochowany. Nieciekawość, lecz serdeczne współczucie kazało nam wstrzymać się w podróży, żeby mu ostatnią oddać posługę i dać dowód, iż ludzie uczciwi zawsze boleć umieją nad nieszczęściem bliźnich. Upraszam was przeto, szlachetny Ambroży, nie zostawcie dobrych chęci naszych bez nagrody. Przychylcie się do prośby, którą w całym gronie do was zanosimy i nie palcie papierów po nim pozostałych. Rzekłszy to, a nie czekając odpowiedzi pasterza, Wiwaldo zbliżył się do trumny i wziął w rękę kilka zwitków. Niechże i tak będzie, rzekł Amroży. Zostawiam wam, coście wzięli, ale względem reszty, darujcie mi. Dopełnić muszę woli przyjaciela. To była własność jego. Mógł nią rozporządzać, jak mu się podobało. Wiwaldo, niecierpliwy dowiedzieć się, co zawiera zwitek, który pochwycił, otworzył go natychmiast. I przeczytał tytuł głośno. Napis tam był: Rozpacz kochanka. To ostatni utwór Chryzostoma, rzekł Ambroży. Żeby się wszyscy tu obecni przekonać mogli, do czego doprowadziło go nieszczęście, proszę was, przeczytajcie głośno te wiersze, nim grabarze grób wykopią. Z całego serca, odrzekł Wiwaldo. Otoczyli go kołem, a on im czytał, co następuje. Rozdział szósty. Wiersze rozpaczliwe pasterza Chryzostoma i inne niespodziewane zdarzenia. Rozpacz kochanka. Okrutna. Chcesz, bym głosił wyrazem goryczy, cierpienia, których źródło w twojej niewdzięczności. Chcąc wylać te truciznę, chyba mi użyczy na chwilę furia piekieł całej swej wściekłości. Dobrze. Rozpacz i boleść sił ostatek zbiera. Do czczej pociechy żalów, a więc je ogłoszę. Jad długo ukrywany ciągle pierś rozdziera. Jedna śmierć, a tysiąca zgonów męki znoszę. Słuchaj więc głosu, który błagał cię daremnie, co budząc gniew i zgrozę na przestworzu kona. Pragnę chcąc cię nasycić, znieważyć wzajemnie, razem z żalem wyrzucić krew i serce złona. Wy, posłańcy nieszczęścia, złowróżbne puszczyki, których jęk wzbudza drżenie przed niechybnym ciosem. Drapieżne sępy, głoście mój żal swymi krzyki. Sowy, kruki, połączcie swój głos z moim głosem. Wyjdź z Twych kryjówek, rodzie potworów zażarty. Zmieszaj z moimi łzami ryk straszny złowrogi. Lwy, tygrysy, hieny, niedźwiedzie lamparty, Pomóżcie mi wyrazić ból rozpaczy srogiej. Niechaj was na chwil kilka mym żalem zwycięże. Bądźcie dla mnie czułymi, dodajcie mi siły. Użyczcie mi syczenia, padalce i węże, jadu co jedną kroplą wtrąca do mogiły. Nie odmawiaj mi burzo wściekłych wichrów wycia. Nie odmawiajcie morza, huku fal spienionych, chmury, błyskawic grzmotów i piorunów bicia piekło w wnętrznościach ziemi twych wstrząśnień szalonych niech jęk całej natury z moim połączony utworzy głos rozpaczy zdolny wstrząsnąć głazem niech on cierpień mej duszy wzgardą udręczonej i czarnej niewdzięczności stanie się obrazem rozdzierające skargi z mych piersi zbolałych przenikną i poruszą najtwardsze opoki a ostatnie wyrazy ust zlodowaciałych Wieczne echo ożywi wśród jaskiń pomroki. Nigdy się nie odbiły o tagu wybrzeża, wznosząc lament pod niebo żałobniejsze tony. Nigdy nie był straszniejszym ryk dzikiego zwierza, co padł ostrym żelazem myśliwca zraniony. Tam, gdzie Nil szumne wały roztacza wspaniale, w najodleglejsze miejsca przepaście pieczary i w głąb najdzikszych lasów dolecą meżale. Ogłaszając niewdzięczność, niepodobną wiary. Dzikie ludy, choć żyją wśród grubej ciemnoty, Zrozumią jednak boleść, co me wiersze splata. Los mój nadto jest srogi. Zbyt wielkie zgryzoty, aby nie miały dobiec aż na kraniec świata. Obojętne spojrzenie sercu cios zadaje. Jedno czcze podejrzenie krwawą czyni bliznę, A ta najstalszy umysł rozpaczy poddaje zmieniając się w zazdrości śmiertelną truciznę. Nieobecność jej grobem twojej spokojności. Obawa wzgardy serce niepewne udręcza. Napróżno los twój sławią, że godzien zazdrości. W walce duszy nadziei nie błyśnie ci tęcza. Każde z tych nieszczęść samo zabija, a przecie moc nieznana mą duszę z ciałem spaja dzielnie. Dręczony podejrzeniem, muszę żyć na świecie. Zdala od niej wzgardzony, Zazdrosny śmiertelnie. Nigdy promyk nadziei wśród cierpień tysiąca, Jak najlżejszą pociechą, nie wsparł biednej duszy. Nawet mój umysł sam już tę ulgę odtrąca Przystaje na istnienie wśród łez i katuszy. Jakim szlosem by spoić nadzieję z obawą, Gdy ich przedmiot i twardy i zimny jak skała? Ach, gdy w nas podejrzenie zazdrość zbudzi krwawą, nie lepiej, by śmierć pasmo udręczeń przerwała? Wreszcie, któż by nadzieją łudził się daremną, będąc celem szyderstwa, nieczułości, wzgardy? Mając w fałszu stałości nagrodę nikczemną, nie mogąc łzami wzruszyć duszy jak stal twardej, o najtkliwszej miłości cię mięsco nie czuły. Ty, co się zwiesz zazdrością, uzbrój moje ramię. Przedne męki, co nędzne życie mi zatruły. Niech uwierzy, niewdzięczna, że cierpień nie kłamie. Więc umrę, choć nieszczęścia nie skończą się w grobie. Kto żył wśród mąk, czyż piekło może mieć na względzie? Przeznaczenie, ulegam bez szemrania tobie. Tam jak tu los jednaki mym udziałem będzie. A uwieńczmy miłość, zakończając życie, przypiszmy zgon potrzebie sercu pożądanej. Powiedzmy, że ten staje na rozkoszy szczycie, Kto śmiercią zerwać może ciążące kajdany. Nie obwiniajmy losu o dole straszliwą, Nie obwiniajmy irys o okrutne męki. Powiedzmy, że jej wzgarda zbyt jest sprawiedliwą, Nieśmy cześć jej zaletom, wychwalajmy wdzięki. Tak wspaniale przyjąwszy niewdzięczność okrutną, I ostatnim mą boleść tłumiąc wysileniem, Miłości wypłaciłem daninę ci smutną. Wnet żelazo rozłączy mnie z cierpień brzemieniem. O Ty coś moje życie oddała boleści, O Ty coś mnie przywiodła do tej konieczności, Niech się Twój wzrok widokiem mojej krwi na pieści. Pójdź, niech wydam ostatni jęk w Twej obecności. O jakżebym z Twej dłoni cios odebrał chętnie, Ale uderz bez drżenia, prędzej umrę może. Uderz, potem na zgon mój, patrzaj obojętnie. Bo dziś Twojej litości najwięcej się trworze. Naigrawaj się z nieszczęść, wyszydzaj męczarnie, Niech się na łzy kłamane twe oko nie sili, Bo może żal prawdziwy srogość Twą ogarnie, Gdy jej brak do tryumfu jednej tylko chwili. Przybądźcie, bo czas właśnie, wyjdźcie z pieczar głębi, Tantalu wiecznym żarem pragnienia dręczony, Syzyfie nieszczęśliwy, Ty, którego gnębi, Ból męczarni dla ciebie tylko wymyślonej. Prometeuszu, co swym ciałem cierpiąc srodze, karmisz sępa, nie mogąc nasycić go przecie. Iksjonie zamęczony na rozstajnej drodze, czarne porządki dni życia, które przeciąć chcecie. Spieszcie pełne wściekłości obrzydłe potwory. Bądźcie świadkiem konania i zaraz po zgonie czyńcie mego pogrzebu żałosne honory. Jeśli tych nie samobójcze dłonie. Niechaj przybędzie z wami cerber niezbłagany. Przyzywam całe piekło do krwawej radości. Błyskawice, pioruny, grzmoty, huragany niech wiodą męczennika okrutnej miłości. Te wiersze wydały się dosyć dobre słuchającym, gdy tymczasem Vivaldo uważał, że podejrzenia i zazdrość, na które się chryzostom użalał, nie zgadzały się z tym, co powszechnie mówiono o cnocie Marcelli. Aby go wywieść z wątpliwości, Ambroży, który znał najskrytsze myśli swego przyjaciela, rzekł. Trzeba panu wiedzieć, że kiedy nieszczęśliwy Chryzostom komponował te wiersze, był daleko od Marcelli, i że oddalił się umyślnie, aby doświadczyć, czy nieobecność uczyni na nim zwyczajne wrażenie. A ponieważ wszystko udręcza kochanka, oddalanego od przedmiotu swojej miłości ponieważ nie ma podejrzeń, którymi by nie prześladował sam siebie, chryzostom tworzył sobie tysiące powodów zazdrości, które trapiły go nie mniej, jak gdyby były rzeczywiste. A zatem cokolwiek napisał, będąc w takim stanie, jego skargi i wyrzuty nie mogą kazić cnoty Marcelli, która taka jest święta, że pominąwszy surowość i dumę, dochodzącą aż do pychy, nawet zazdrość nie umiałaby jej najmniejszego uczynić zarzutu. Słuszna uwaga Ambrożego zadowoliła Wiwalda, i kiedy wziął drugi papier, ażeby go odczytać, został wstrzymany przez zjawisko, bo tak, nazywać można, zadziwiający przedmiot, który niespodziewanie przedstawił się ich oczom. Marcella we własnej osobie ukazała się na wierzchołku skały, u stóp której kopano grób, ale taką promieniejącą pięknością, że zdawała się przewyższać oddawane jej wdziękom pochwały. Ci, którzy jej nigdy nie widzieli, Spoglądali na nią z uwielbieniem. Nawet i ci, co byli oswojeni z jej widokiem, nie mniej zostali zdziwieni, jak pierwsi. Lecz Ambroży, zaledwie ją spostrzegł, odezwał się z pewnym rodzajem oburzenia. Czego tu szukasz? Najniebezpieczniejszy tych gór, potworze okrucieństwa, straszny bazyliszku, którego samo spojrzenie zatruwa. Przychodzisz, że zobaczyć, czy rany nieszczęśliwego, którego twoje okrucieństwo wtrąca do grobu, Otworzą się w twej obecności? Albo urągać jego nieszczęściom i chełpić się może z przerażających skutków swojej niewdzięczności? Mów, niech wiemy przynajmniej, co cię tu sprowadza, lub czego od nas żądasz. Bo jeżeli masz co do życzenia, ja tak dobrze wiedziałem, do jakiego stopnia chryzostom był poświęcony tobie za życia, że gotów jestem uczynić wszystko, co by był dla ciebie uczynił mój zmarły przyjaciel. Wcale nie to sprowadza mnie tu, odpowiedziała pasterka. Przychodzę bronić się i wyjaśnić niesprawiedliwość tych, co oskarżają mnie o swoje cierpienia i tych, którzy mnie obwiniają o śmierć chryzostoma. Proszę więc wszystkich tu obecnych o chwilę uwagi. Nie potrzebuję długich rozpraw do wykazania swojej niewinności. Mówicie, że niebo zlało na mnie tyle piękności, iż niepodobna widzieć mnie, a nie kochać. I chcecie? Abym kochała Was dlatego, że mnie otaczacie miłością. Pojmuję przez rozsądek, którym mnie Bóg obdarzył, że wszystko, co piękne, godne jest kochania. Ale nie pojmuję wcale, jeżeli kochają to, co jest piękne, aby i ono obowiązane było kochać wzajemnie. Tym mniej, jeżeli kochający jest brzydkim i nienawiści godnym. Nawet jeżeli piękność z obu stron jest równa. Nie idzie za tym, aby i skłonności jednakowe były, ponieważ najcudniejsze wdzięki nie mogą natchnąć prawdziwą miłością i częstokroć to, co się podoba oczom, nie czyni najmniejszego wrażenia na sercu. W istocie, gdyby wcale nie było piękności, nie zmuszającej serc do poddania się, cóż by widziano na świecie, jeżeli nie dziwny nieład tułających się życzeń, które by nieustannie błądziły od jednego do drugiego przedmiotu, nie mając się do czego przywiązać. Jeżeli to prawda, co mówią, że miłość jest wolna i bez przymusu, nie jest że niesprawiedliwością żądać, abym kochała, kiedy nie czuję żadnej skłonności? I pytam raz jeszcze: czy wyznanie, że jestem kochana, dostatecznym jest powodem do zobowiązania mnie, abym kochała nawzajem? Potem, jeżeli jestem cokolwiek piękna, Czyliż nie z najczystszej łaski niebios otrzymałam ten dar, nie będąc bynajmniej dłużna go ludziom? Jeżeli ta piękność pociąga złe skutki za sobą, czyliż winniejsza jestem od węża, którego natura obdarzyła jadem, albo od ognia, szkodzącego tym tylko, którzy zanadto zbliżają się do niego? Wreszcie jestem wolna. I właśnie dlatego. Aby żyć w swobodzie, obrałam te ustronia, gdzie cieszę się dzieląc moje myśli i moją piękność z drzewami i strumykami. Nawet uwiadomiłam wszystkich, którzy mnie kochają, o usposobieniu mojego serca. A jeżeli jeszcze żywią w sobie jakieś życzenia i płonne nadzieje, czyliż nie wypada przyznać, że ich zabija własny upór, nie zaś moje okrucieństwo? Czyż więc mnie mają sprawiedliwie czynić mi wyrzuty? Mówiąc, że uczucia Chryzostoma były czyste i że ja tylko nie zadałam sobie przymusu, aby im odpowiedzieć? Czyliż skoro mi je wyjawił, nie powiedziałam mu tu, w tym samym miejscu, że zamiarem moim jest pozostać niezależną od nikogo? Że postanowiłam oddać naturze wszystko, co od niej otrzymała? Jeżeli po szczerym wyznaniu puścił się jako żeglarz bez nadziei, wypadasz dziwić się rozbiciu? Jestże tu słuszność mnie obwiniać? "Jeżelim kogo zwiodła, niech się uskarża na mnie, pozwalam. Jeżeli znajdzie się ktoś, co rozpacza, żem go zdradziła, niech mnie obarczą wyrzutami i zniewagą, ale niech mnie nie zowią z ani okrutnicą, kiedy najmniejszym przyrzeczeniem nie zadłużyłam się nikomu." Dotychczas dzięki niebu przeznaczenie nie chciało, ażebym pokochała, a jeżeli sądzą, że to jest skutkiem namysłu w wyborze, próżno oczekiwać go będą." Niechże to oznajmienie raz na zawsze służy tym wszystkim, którzy mają względem mnie jakiekolwiek zamiary. A jeżeli zechcą naśladować chryzostoma, niechże nie przypisują swego szaleństwa ani słusznej zazdrości, ani mojemu okrucieństwu. Wreszcie ten, co mnie nazywa potworem, bazyliszkiem, niech ucieka ode mnie, choćby na koniec świata. A ci, którzy mówią, że mnie wdzięczna, niech mi przestaną służyć. Oświadczam, że nie myślę zadawać sobie trudu, aby im to przypominać. Niech więc nikt nie nabija sobie głowy z zakłóceniem mojej ciszy i żądaniem, aby na ślepy traw rzuciła między ludzi spokojność, którą się cieszę, a której przekonaną jestem, żeby mnie znalazła. Nie potrzebuję nic oprócz towarzystwa pasterek tych gajów, z którymi rozmowa oraz starania o mojej trzodzie zajmują mnie dosyć przyjemnie, abym miała dręczyć się cudzymi nieszczęściami i ściągać je na siebie. Jednym słowem, moje zamiary nie przechodzą granic tych gór. A jeżeli myśl pobiegnie dalej, to tylko po to, aby uwielbiać piękność nieba, jako też przypominać sobie, że stamtąd przyszłam na świat. I tam powinnam wrócić. To powiedziawszy, pasterka nie czekając żadnej odpowiedzi, pobiegła w góry najspadzistszą ścieżką i znikła z oczu słuchaczy, zostawiając ich pod wpływem najwyższego uwielbienia jej dowcipu, rozsądku i piękności. Kilku z jej kochanków, zapominając oświadczenia, jakie przed chwilą uczyniła, miało chęć pobiec za nią. I kiedy się wybierali, Don Kiszot, który odgadł ich zamiar, ujrzawszy tak piękną sposobność wykonania obowiązków błędnego rycerza, przyłożył dłoń do rękojeści miecza i aby go wszyscy usłyszeli, począł wrzeszczeć na całe gardło. Niech nikt ktokolwiek by on był, nie waży się zuchwale biec za piękną marcellą, pod karą strasznego mojego gniewu. Ona dowiodła jasno i stanowczo, że nie jest winna śmierci chryzostoma, i oznajmiła, jak daleka jest od okazania najmniejszej przychylności zamiarom nierozsądnych kochanków. Przestańcie więc prześladować ją. Niech raczej będzie szanowana i czczona przez wszystkich cnotliwych ludzi, bo może ona jedna tylko na świecie żyje w tak czystych chęciach. Czy to z powodu gruźb Don Kiszota, czy też ulegając ambrożemu, który prosił pasterzy o dokończenie ostatniej przysługi swemu przyjacielowi. Nikt nie odszedł, dopóki nie spalono rękopisów Chryzostoma i nie złożono w grobie jego zwłok, co nie obeszło się bez płaczu obecnych. Potem przywalono grób ogromnym kamieniem, ale to tylko tymczasowo, gdyż Ambroży oświadczył, że każe wyrzeźbić grobowiec z marmuru i wyryć na nim następujące wiersze: Tu wiecznym snem uśpione, pod zimnym kamieniem, leżą zwłoki kochanka, co umarł z miłości. Niegodziwa pasterka w srogiej niewdzięczności Spłaciła przywiązanie okrutnym cierpieniem W tym miejscu jego nieszczęść źródło mu wytrysło Tu zaczął kochać, tutaj wdziękami ujęty Wyznał swą miłość, tutaj został odepchnięty I tu pożegnał słońce, co mu życiem błysło Przechodniu, mijaj te miejsca z daleka To ci biednego doświadczenie radzi Bo gdy ujrzysz pasterkę ten sam los cię czeka. Strzesz się, przechodniu, uchodź. Niech cię Bóg prowadzi. Natychmiast grup pokryto gałęziami i kwiatami, a pasterze, przyjąwszy udział w boleści Ambrożego po stracie tak dobrego przyjaciela, pożegnali go i rozeszli się. Wivaldo i jego towarzysz także pożegnali Ambrożego. Don Kiszot, który nigdy się nie zapominał, oświadczył mu swoje pożegnanie w szumnych frazesach, zupełnie tchnących jego rzemiosłem. A podziękowawszy gospodarzom za gościnność, rozstał się z nimi. Vivaldo prosił go usilnie, aby im towarzyszył do Sewilli, zapewniając, że nie ma na świecie miejsca płodniejszego w przygody, że tam wypadki wyrastają jak z pod ziemi, na każdym zakręcie ulicy. Ale on podziękował im za zaproszenie i powiedział, że nie może, nawet nie powinien jechać do Sewilli, nie wytępiwszy pierwej mnóstwa rozbójników ukrywających się między tymi górami. Podróżni, dowiedziawszy się o tym pięknym postanowieniu, nie chcieli go odwodzić od niego i udali się w dalszą drogę. A don Kiszot zamyślił doścignąć piękną Marcelle i ofiarować jej swoje rycerskie usługi, ale rzeczy wzięły obrót wcale niestosowny do jego życzeń, jak to zobaczymy w trzeciej części niniejszej historii.